Dzień dobry! Cześć wszystkim! Witamy was w prasówce! W ogóle Poland. Ho, ho! Też jakby ja jestem lepsza. Nie poznani twarzy twej, klotkuj, oszkaluj i opluj. Sałgorzata Mocha, znana, lubiana, blondyneczka serialowa. Ona sprzedaje socha. Ona sprzedaje sochy w tym sklepie. Meble. My byliśmy nawet w sklepie takim. Byliśmy. I nie sprzedała nam. Nie sprzedała. Ale była z kartonu. Ale tu możecie zobaczyć wideo, bo było to wideo. No powiem ci, że w miarę wygodnie, oprócz tego, że jest nim mega gorąco. Bardziej martwię się o panią Mini Małgosię. Mini Małgosię. Boże, dlaczego oni to jej zrobili? Nie wiem, trochę dziwne. Dziwne to jest. Może ją ubierać. Bidula. Dużo się dzieje u pani Sałgorzaty Mochy. Nikt by się tego nie spodziewał. A jednak. Pani Sałgorzata ostatnio poszła do Dzień Dobry TVN. Dzień Dobry TVN to jest taki program, że trzeba wstać o 4, żeby być tam o 6 i żeby o 7 wejść na kanapę i pomiędzy żelakami a występem Mariny Łuczenko i jakimś jedzeniem, pogadać powiedzieć przez 10 minut. Trzy zdania powiedzieć i wyjść. To jest ten program. No i pani Sałgorzata Mocha była w tym programie. No i musiała tam dojechać. A jako, że jest gwiazdą, to nie mogła jechać autobusem, czy jakimś tramwajem, czy... Helikopterem. No właśnie nie helikopterem, więc chyba... To kryzys. No samochodem przyjechała pani Sałgorzata. Nuda. Niby nuda. Ale jaki to był samochód? Czołg? Co mi to obchodzi? Jakiś kolejny reklamuje, jakieś Mercedesy, Renaulty, czy jakieś inne. Nie jest to istotne, ale została zaczepiona. Przez? Strażników miejskich. Wow. Okazało się, że pani Sałgorzata... To może ci od tej... Od której? Od tej? Tej, co wygrała Tańc Gwiazdami. Od Betty Teddy. Tak, od Tadli. To ci od Tadli? Nie, wtedy byli policjanci. A to jest co innego. To jest co innego. Straż miejska, to wbrew nie jest pozorom, tak. No i Super Express donosi. No. Donosi. Złamała prawko. I wlepiali mandaty. Ale ponieważ... złamało jej się prawko jazdy? Nie wiem, nie jestem Sałgorzatą. Tam obok tego studia DDTVN trwały jakieś prace, no i tam jest zakaz ruchu, no i tam po kolei oni stali, bo w Polsce jest... Ona wruchała. Co zrobiła? No wruchała, był zakaz ruchu, a ona... No ale dobrze rozumiem? No chyba dobrze, no. No to nie do mnie zaskoczenie. I tutaj jest Super Express donosi, że wlepiali mandaci, bo w Polsce to też tak. Wszyscy się tym zajmują. To jest jakieś wielkie śledztwo. Wielkie śledztwo. Wszystkie te... Media, United Media of the Polonia. Żeby wyjaśnić to. Żeby wyjaśnić tę sprawę. Bo wiecie, jak jest w Polsce jeszcze? Że stoi policjant i czy strażnik miejski i po prostu wlepia po kolei wszystkim mandaty. No bo taką pieniądz praca. Jest potrzebny. Tak, bo tak wygląda jego praca. I wlepiali wszystkich i ona też powinna dostać. Nie mówię, że nie dostała. Słuchaj, nie dość, że wjechała pod zakaz, tutaj cytat Superaka, to jeszcze zaparkowała w niedozwolonym miejscu. No i słuchajcie, zgadnijcie, czy dostała mandat. Nie. Zgadliście. Pewnie się uśmiechnęła. No i tutaj jest, bo to plotek sobie przepisał i jest. Aktorka podobno wymieniła z funkcjonariuszami kilka zdań i ciepłych uśmiechów, a niefortunna sytuacja zakończyła się wyłącznie pouczeniem. Uniknęła kary finansowej w wysokości do 250 zł oraz przyznania 5 punktów karnych. Czyli wiecie, co robić w razie czego. Trzeba się uśmiechać i mówić. Just smile and wave, boys. Smile and wave. Ale musicie w tej takich papierowych maskach Małgorzaty Sochy. Ale ja nie wiem. Bo to trzeba być, wiesz, no. Myślisz, że nie przykupiła ich? Czym? Sochą? Sofą. Że daję im jakąś sochę. I, panie władzo. Albo nie wiem. Mam dwie sochy jeszcze na zbyciu. Albo no, Kasprzyk. Albo Kasprzyk? A co z Kasprzyk? No one przecież razem reklamują. Ona handluje Kasprzyk? Nie wiem. Boże, bardzo dziwne rzeczy dzisiaj. Ale słuchaj, bo zrobiłem sobie śledztwo i byłem na stronie Superaka po tagu Małgorzata Socha, żeby zobaczyć w ogóle, wiesz. Odważnie. Było to odważne, ponieważ jak się wejdzie na stronę Superaka, to jest 4 miliardy reklam bardzo dziwnych. No i znalazłem coś doskonałego, o czym chciałbym napomknąć. Mm. Jest z grudnia 2020, ale musicie wybaczyć, bo jest doskonałe. Małgorzata Socha przebrała się za emerytkę. Prank? Tak do... Nie, właśnie nie. Tak donosi Super Express, że przebrała się za emerytkę i zrobiła zakupy.
w godzinach Jezu, dla seniorów. To, ale to jest kolejna osoba, która robi coś takiego, nie? A co, mówiliśmy? Już coś było coś takiego. A Boże, a może o niej mówiliśmy? Może tak, nie wiem. Nie pamiętamy tego. Trudno. Trudno, więc powiem wam jeszcze raz, bo to jest tak napisane w fantastyczny sposób. Po zakupach ze świeżymi bułeczkami Małgorzata Sucha skierowała się do swojego luksusowego auta. Wygląda więc na to, że berecik, bo miał taki berecik, nie był dobrym wyborem, skoro aż tak postarzył Sochę, że została wzięta za panią po 60. Następnym razem proponujemy jednak poczekać do 12 z zakupami, bo ktoś nie pozna się na żartach i wlepi mandat. No. Nie, ona się uśmiechnie. Ona się ciepło uśmiecha. Jak się zimno uśmiecha człowiek? Zaprezentuj może, umiesz? Zimny uśmiech. Dobra, a teraz ciepły. Przećwiczmy to. Czyli ciepły jest otwartą jamą. Tak? Że... Nie wiem. Czyli jak idę do dentysty, to jest ciepło uśmiech zawsze. Tak. Jest ci ciepło? No jak tam mi wiercą, to po prostu nerwy mi tak chodzą, że... Kciuki, kciuki! Kciuki, kciuki! Kciuki, 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 kciuk. Przenosimy się do faktu, a tam Natalia Siwiec zadaje szyku w oceanie. Ryby zatkało. Chciałbym, żebyśmy zaprezentowali ryby. Tak, ryby są bardzo fajne. Ryby są... World Art 98 rok. Czy tak wyglądają ryby? Wiesz co? Czekaj chwilę. Czy tak w oceanie wyglądają ryby? Ale... Bo tak się składa, ale tak to się nie składa jest... że mamy jedną rybę tutaj. Ale to nie jest w oceanie. On nie jest w oceanie, może by się zmienił. On jest w oceanie miłości. On nie chce. On nie chce, on jest teraz, on wiecie miłości, co? On chce tylko nienawiść. On jest teraz podróżnikiem i on tak szpera po domu. Szpera. Na tyle Siwiec. O. Nawet na pustej plaży stara się rozemocjonować publiczność. Ale jak jest pusta, to jest silniejsza od niej po prostu. Piach? No ryby! One patrzą z wody. Mają jakieś takie lordetki. Niczym bogini. Weszła więc do oceanu. Czy oczarowała wodną społeczność? Naprawdę jest tak napisane? Tak jest napisane. Niestety, jęków zachwytu nie dało się słyszeć. Wiesz, a dlaczego? To dlatego, że ryby głosu nie mają. Wiedziałem. Czy to BP napisał? Tak. Pozdrawiam bardzo, Bartku. Tak, bardzo dobra. Bardzo dobra puenta. Ale to jest a puenta? Szkoda. Nie. Modelka wraz z mężem i córką wypoczywają w Meksyku, a że kąpiele w morzu to teraz dla niej codzienność, postanowiła pokazać swoim fanom na plaży kolejny strój kąpielowy. A przecież, aha, że na Instagram. Tak, kolejny. Ale ryby są przedne. Życie. Tym razem modelka postawiła... Modelka? Na bikini w kwiatuszki. W czy? Kwiatuszki. Kwiatuszki. Ale tak sobie na taki widok nawet meksykańskie ryby oszalały i odpłynęły w głębiny. Loka. Chyba nie widziały szans na randkę. Loka pescado. Trzy kropki. Bardzo dobry artykuł. Cieszę się, że cały czas w prasie powstają ważne, wolne media. To są ważne rzeczy. To są ważne rzeczy, ale właśnie tak jak tutaj słusznie autor zauważył, że ryby głosu nie mają, ale mają na przykład zęby. Ta ma zęby, pokaż mi. Mogła ugryźć. I zobacz, ale zobacz, jak ona się wpatruje w, no, że tak powiem, za przeproszeniem, dupę Natalii Siwiec, tą wybieloną, jak wiemy. Ale... Pamiętasz, że... Była akcja. Była. No, że reklamowała. Modelka wybielania odbytu. Tak było. No, powiedzmy sobie wprost. Odbyt, modelka. Normalna sprawa. Modelka też. Bo jestem trochę confused. O! No bo te ryby były takie zachwycone, że od niej uciekały. Nie wiem, czy to tak działa. Może jest radioaktywna. I po prostu się bały. Myślę, że się bały. Czyli jednak się bały. A nie takim się, nie podobało im się. Nie, ja myślę, że mógł też ich blask Natalii Siwiec mógł je oślepić. Mm-hmm. I po prostu ten splendor jej, bo jak wiemy jest gwiazdą, więc ten splendor mógł sprawić, że one powiedziały, o nie, co za splendor, idę gdzieś, gdzie go nie a ma. A może one sobie przypomniały, że to jest ta od orła białego. A orzeł, nie wiem, chyba je ryby. Nie wiem, co je orzeł. Nigdy nie byłem orłem. Ale taki jedzą chyba ryby, nie?
Ptaki jedzą ryby. I na przykład pomyślały, o nie, ptak w wodzie. Ptak w wodzie. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa. Uciekamy. Ale nie mogą tego powiedzieć. Bo nie mają głosu. Ale to jak się z sobą komunikują? Co sobie powiedziały? W głowie sobie powiedziały. Ból, ból, ból. Ból, ból, ból. Przyciśmy to. Ból, 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 ból. Ból, 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 ból. Ból, 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 ból. Przenosimy się, moje drogie i moi drodzy, do internatu. W internacie pojawił się wywiad z panią Natalią Schroeder. Pani Natalia Schroeder. Nie, to jest inna Natalia. To jest zupełnie inna Natalia. Są dwie. Są dwie Natalie, aż mamy. I to jest ta druga, albo pierwsza. To zależy, jak wiecie, jak tutaj to sobie ułożyć. Cześć, Mysza. A kto tam przyszedł? Bo ona jest, wiesz, ona pozazdrościła Rybusiowi. Tak, że Rybuś miał atencję. Fejmu w dzisiejszym odcinku, więc po prostu. No i pani Natalia Schroeder udzieliła wywiadu. Udzieliła wywiadu na kanale Oświeceni Hedoniści. Tak, udzieliła. Oni się tak za bardzo z panem Quesadillo nie udzielają tam. Ja też lubię Quesadillo jeść. Wiecie, nie ma na okładce Vive, że coś tam ciała tak, zrane. Nie jest to taki medialny związek. W ten sposób, tak? Aż no tak. Bo Quesadillo też rapuje w swoim serze. Yo. O Natalii i tak dalej. O Sosie. O Sosie. Ona jest jego sosikiem. Albo on jej serkiem. Ciężko, dobra, już nie brnijmy w to. Tutaj nie brnijmy, ale musimy zabrnąć, moi drodzy i moje drogie. To jest nasza praca i musicie to doceniać. Albo nie musicie i nie wiem co. Wtedy, przykro mi. Wyszło szydło z worka. Ale bez skojarzeń, nie ten szydło, co u Obajtka pracuje, ponieważ wyszło szydło, że tam jest... Problem? Jest drama? Jest problem. Ale... Nie ten raper problem. Jest problem prawdziwy, problemo. Problema, problemos. Pomiędzy nimi? No chyba tak. W związku. No słuchaj. Czyli jest, miodowy miesiąc się skończył. Jest poważny konflikt. Kryzys. Tak, możemy to ogłosić. Ogłaszamy to. Kryzys. Natalia Schroeder oraz Quesadillo przychodzą kryzys. Na dowód tego załączamy dowód. Jakby Kuba, wiesz, jest jakby świetnym tekściarzem i... Jak robiliśmy rzeczy na jego płytę, to wiesz, to były jego teksty, jego projekt, jego materiał, więc ja absolutnie, mimo tego, że sama też piszę, na to są zupełnie inne rzeczy, to w ogóle nigdy w życiu bym tam na nic nie zwróciła jemu uwagi, i, bo wiem, że po prostu on jest w tym lepszy. No muzycznie też jakby ja jestem lepsza, po prostu lepiej słyszę, no śpiewam, no Kuba nie jest wokalistą, więc po prostu wiesz, jest tak jasny podział obowiązków, że trochę nie ma o co się kłócić, bo ja robię muzę, ja wymyślam melodię, Kuba robi tekst i jakby jest po sprawie, nie? Aż czasami tak krytyczny, że po prostu wiesz, jak ze ścianą zderzam, jak przychodzę z czymś, co moim zdaniem jest ekstra i jestem taka dumna i potem dostaję po prostu, wiesz, taki feedback. No ale to też działa motywująco, więc ale fajnie, uważasz, bo jest szczery. Rację? O, różnie. Różnie. Nie, czasami jakby przyznaję mu tę rację, a czasami mówię, że się nie zna, bo nigdy nie napisał popowej piosenki, więc nie powinien się odzywać. No ale skąd ona wie, że on nie umie śpiewać? No nie wiem, może jej śpiewa na przykład podczas... I co, ona jest zapędowska? Będzie oceniała? No tak, no bo ona jest artystką. A to wystarczy. Tak? A co? No nie, a może on śpiewać umie na przykład, a może ona po a prostu... A ty jesteś jakiś ten? Jesteś jego adwokatem? Tak. Zatrudnił cię? Mam nadzieję, że za dobrą kaskę. Nie. Nie? A za co? Za Quesadillo. Panie, prześlę panu pocztą. No dobra, ale musimy o tym porozmawiać. No muzycznie też jakby ja jestem lepsza. No trochę przesada. Lekka przesada. Ja mam nadzieję, że rozwiążą to. Jeśli nie na ringu, to klasy? Przynajmniej... To przynajmniej będą disować się w piosenkach. Były kiedyś takie. Które? Fuck you, you ho. I don't want you back. I don't want you back. What I said. I don't need you now. The present mine is the problem now. No, mogliby zrobić polską wersję w końcu. Mnie tutaj zaintrygował też ten fragment. Śpiewam, no to mnie akurat nie zaintrygowało, bo wiem i na przykład lubię kilka piosenek pani Natalii, na przykład Parasole albo Pestki. Tutaj zresztą sobie wytatuowałem P dla właśnie tej Parasole, dla tego utworu. Tak, bo to jest taki fajny utwór. Lepiej słyszę.
powiedziała pani Natalia. Mhm. I to jest dla mnie takie, wiesz, to jest taki poważny zarzut, tak? Czyli, mhm, że co, że on nie słyszy? Jakiś, ale albo... to jest takie, rozumiem, naśmiewanie się z niego, że jakiś ma problemy ze słuchem? No, to jest po pierwsze, a po drugie, może to jest tak, że po prostu on nie chce jej słyszeć, tak? Jak ty tam za dużo mi pepleniesz, to ja też po prostu się wyłączam i nie słyszę. Tak, więc, ale nie powiedziałbym nigdy publicznie, że lepiej słyszę, bo po prostu ja nie chcę ciebie słuchać czasami. No trochę go zdisowała po prostu. Zdisowała go, ale nawet nie tak trochę. Znaczy ja nie wiem, co teraz będzie. Dobra, jaki wizerunek według ciebie ma Natalia Schroeder? Taki publiczny. No, taka miła dziewczynka, no. I ona się z tym postanowiła rozliczyć też w tym wywiadzie. Będzie wojowniczką? Powiedziała. No. Faktycznie zdarza mi się przeklinać. Absolutnie. Nawet teraz się... To jest część języka polskiego. No dokładnie. Jak można ją wykluczać? Nie można. Nie, ja przeklinam. W ogóle nie będę tutaj twierdzić, że nie. Okej. Okay. Mocna. Mocna. Wiesz, ten mój wizerunek takiej bardzo grzecznej, takiej delikatnej dziewczyny, no, jest trochę... nie chcę powiedzieć krzywdzący dla mnie, ale jest trochę mylny. Jeśli chodzi o charakter, to... To ja jestem raczej pani dyrektor, wiesz, ja tu rządzę, was steruję wszystkim, jakby to jestem ja, nie? Nie laska taka uległa, tylko raczej właśnie taka stanowcza babka. O. Wiecie, ale wiecie, co chodzi? Osoba, która musi mówić, że nie jest grzeczna, najczęściej jest grzeczna. No sama odpowiada chyba za swój wizerunek, bądź, no nie wiem, jakieś firmy, ale no to też chyba za jej zgodą, nie? Ale że była jasna, nie ma nic złego w tym, że ktoś jest grzeczny, jakby to jest taka cecha. Jak... Właśnie nie wiem, dlaczego ona tak wręcz, że to jest jakieś takie niedobre. Tak, właśnie. A co ona chce, do jakiegoś gangu się zapisać, nie chcą mi przyjąć, czy o co chodzi? Może ona aplikuje właśnie do gangu. Nie chcą, cały czas odrzucają ją cały czas. Nie, Natalia, jesteś zbyt grzeczna, ona mówi, ale ja przeklinam, kurde mówię. Kurde, i powiedziałam dwa razy... Kurcze pieczone! Kurtka na wacie! A wy nie chcecie! Wkurzyłam. A ja chcę być w gangu! A oni, nie Natalia, nie. Powiedz coś jeszcze! A ona, nie jestem uległa! Natalia! Jestem dyrektorką szkoły! Oni to co? Okej, to wracaj do zajęć. Ale myślisz, że będzie konflikt? Że na przykład no, ona z Fabiańskim teraz będzie miała piosenkę disującą Kuebo? Sadie? A może namalują coś razem? Namalują jego... Nie wiem co. Ale znaczy nie powiem. Nie powiem. Coś może wiem, ale na pewno wam tego nie ale powiem. Ale ty już wiesz coś? Ja może coś wiem. Ale wiesz już coś... To już jest, wiesz, że coś się wydarzy. Wiem, ale nie powiem. No to strać chociaż odrobinkę. No dobra, to będzie tam drzewo, no. Naprawdę. Okej. Okay. Tak, będzie tam drzewo i będzie to... No mam nadzieję, że nie będę miał z tego powodu komplikacji, ale będzie to brzoza. To wam taki sneak peek. Sneak peek. Sneak peek. Jak Schroeder. Jesteś wężem? Jestem szumem. Moni Mini. Przenosimy się do TI. Do TI się przenosimy. Nie wiem, co to jest. Twoje imperium, TI. To musisz mówić pełnymi wyrazami. Wyrazami. Moje imperium. Moje imperium. Dobrze, dziękuję wam. Dzisiaj mamy wróżkę. Annę Tarotę. Stawię dla przyjaciół. No Jezu, dobrze. Wielki powrót. Wiemy, że na to czekaliście. My tak. I rozlicza po prostu Krzysztofa Ibisza. O Jezu, a i coś winien? Teraz się dowiemy. No dobra. A jakie jest pytanko? No oczywiście jest o związek, no. No bo o co innego? O co innego można zapytać? A czym się zajmuje Anna? Rozstawaniem ludzi. Sprawdźmy. Czy Krzysztof Ibisz weźmie trzeci ślub? To jest pytanie. Przyznam szczerze, że słabo sypię. Bo nie znam odpowiedzi na to pytanie. No ale zaraz problem się... Czyli obiecujesz, że będzie lepiej. Zaraz twoje piekło się skończy. No wątpię, ale możemy spróbować. Karty pokazują, że ten związek wygląda obiecująco.
stwierdza tarocistka. Kupiłem na pewno. Ale poczekaj, jeszcze skończę się zmienić. Pani Anna jest kobietą pełną ciepła i zaangażowania. Widzę też, że chciałaby urodzić kiedyś dziecko. A jak to widać? Że na przykład widzisz kobietę? Dwójka. Tu trojaczki. Tam jedno dziecko w późnym wieku. I ona tak to widzi? Ale jak się okazuje, to wcale nie znaczy, że dane im będzie długo razem iść przez życie. Zaczyna się. To, co obecnie przeżywają, jest niczym piękny sen albo bajka. Jednak z czasem pani Anna może się zacząć z tej relacji wycofywać, bo zauważy, że wbrew deklaracjom jej partner może nie chcieć mieć rodziny. Ale przecież Krzysztof Ibierz ma jakąś gigantyczną rodzinę. Kilka żon. No to dlatego były... może już nie chce. Ale tu nie było, że nie chce więcej rodziny, tylko nie chcieć rodziny. A no to... on uwielbia mówić o tym, jak bardzo kocha swoje byłe żony, dzieci w telewizji i tak dalej. A czy to jest prawda? Co? Czy to jest prawda? No przecież to jest wróżka. Ale czy u nie... to co on mówi jest prawdą? Nie wiem, nie jestem nim. No co mogę wam więcej powiedzieć? No po prostu nic z tego nie będzie. No papaja, no. Jakby chyba wiedzieliśmy o tym wszyscy, zanim zacząłem czytać. Tak. Ale dobrze przynajmniej, że potwierdziliśmy. Że wróżkę stawia jest w formie. Cały czas jakby nie poddaje się w niszczeniu związków, żyć. Tak. To jest jedna z takich niewielu stałych rzeczy, że czas leci, wiecie. Ludzie się starzeją, coś tam. No nie wszyscy na przykład. Krzysztof się nie starzeje, Cher nie starzeje się. Jakby jest parę osób, które się nie starzeją. I to albo... zdjęcie Anny Taroty też się nie starzeje. Tak, bardzo ładne jest to zdjęcie. Jest to naprawdę dobre zdjęcie. Ono mogło być wykonane rok temu i 100 lat temu. Tak, to prawda. To zdjęcie może mieć 100 lat. Może ona też się... Może ona... Może jest wampirem. Może jest wampirem, wiecie? Nie wiem. Właściwie możemy tak założyć nawet, że jest wampirem według mnie. Nie uważasz? A Ibisz jest... nie jest wampirem? Wiesz co? Nie widziałem takich kiełków. Przecież był w teledysku o Maryli. Młodość, wieczna młodość, jeszcze więcej młodości. Nie da ci tego ani krem, ani nawet Photoshop. Bo kiedy już zgaśnie blask. Ale co, był w teledysku o Maryli. No. Complicated, Avril Lavigne. Przenosimy się do Revi. A w Revi, bo dzisiaj takie klasyki, wiecie, Anna Tarota. Teraz czytelnicy pytają, Revi odpowiada. Coś mi świta. No wiemy, ale może przećwiczmy jeszcze. Dobrze. Czytelnicy pytają, Revi odpowiada. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Brawo, bravissimo, brawo, bravissimo. Brawo, brawo, bravissimo. Co tam u czerwonych korali? A kto tam właśnie się tak ładnie uśmiecha do nas? Czy to jest ciepły uśmiech chyba. A skąd wiesz? A, bo ty jesteś ekspertem w uśmiechologii. I to jest ciepłe według ciebie? Tak. Ale po czym poznajesz? Bo zęby. Zęby. Jama jest otwarta. Tak. Otwarta jama haliny lękowej. No. No i jest pytanie. No. Słuchajcie, tak jesteśmy w tym momencie świata. Marzec 2021. Ktoś wysyła do Revi pocztówkę z pytaniem o halinę lękową. Tak. Może to wy. Może to nawet wy. I jeśli to wy, musicie wiedzieć jedno. Jesteśmy z was dumni. Pytanie brzmi, czy to prawda, że można kupić ubrania tej piosenkarki? Pyta pani Olena z Poznania. Pozdrawiamy panią Olena. Pozdrawiamy Poznania. Machamy, ale jak w familiadzie. Tak, 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 tak. No, ciekaw jestem. Ciekaw jestem, prawda? Ciekawa sprawa to jest. Czy można, czy nie można kupić? A może można, może nie można. Myśleliście kiedyś o tym? Tej piosenkarki. No ktoś myślał skoro, ale może to jest takie popularne pytanie, wiesz. Może ludzie wpisują to w Google na przykład. Może. No, więc powiedzmy. Przeczytajmy. Tak, odpowiedź, no. Uwaga, zaczynam. Uwaga, zaczynam. Słucham. Tak. Po rozwodzie z Leszkiem Wronką wróciła z Czech. Czech Republic. A? Co a? To on napisał piosenkę. On napisał nie piosenkę. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze tego, to musicie to obejrzeć. Musicie. Przykro mi, ale takie są reguły. Tu. Z powodu pan... Halina Mlenkowa, 43 w nawi... A co się stało? Czekaj, zaraz mi się bezpadnie popsuje. O nie, co się dzieje? Ale była akcja, kochani. Ale uratowałem.
Co się działo? Co się wydarzyło? No wiesz co? No? Wplątało mi się w spodnie, w sensie i zaciągnęło mi bransoletka nitkę. Ci się wplątała w spodnie? Zaciągnęła mi nitkę. To jest drama na maksa. Wystraszyłem się. Jak się czujesz? No, jestem trochę podminowany. Tak? Jestem trochę. Roztrząsiony, ale no dam radę. Dasz radę? Dociągnę to do końca. Może się napij, może wiesz, spokojnie, oddychamy, spokojnie. Wow. I pozwolisz, że wrócę do... Tak. Show must go on. Nie przeszkadzajcie. Pamiętajcie, sobie, show must go on. Tak. Zrobię to dla was. Z powodu pandemii Halina Mlenkowa, 43 w nawiasie, musiała szukać pomysłu na życie. A przecież jest piosenkarką. No właśnie, to nie może po prostu dalej śpiewać? Nie. W końcu otworzyła internetowy sklep ze swoimi ubraniami, których już nie nosi. Ale spryciula. Spryciula. Wiecie co? Spryciula niezła. Spryciula jest niezła. No. Czym się może zająć piosenkarka w czasie sprzedawaniem ubrań. Sprzedam stare garsonki. A co? Nie ma nic z tym złego. Ciekawe. No. O Jezu. Co? Czy czerwone korale? Czy czerwone korale? Ej, nie uważacie, że ona powinna mieć po prostu sklep, w którym by sprzedawała czerwone korale? O Boże, czerwone same czerwone korale, no. Tylko. Różne. Czerwone mogą być różne, mogą być większe, mniejsze. Albo by Halina Mlenkowa. Tak. Ale to jest zajebisty pomysł na biznes. Halina, nawet dajemy ci to za darmo. W dwóch rozmiarach mogą być. Tak jak nieco, kebab, ale wiesz, małe, duże. Tak, ale mogą być też, wiesz, czerwone korale mogą być, bo to nie muszą być korale takie. Z korali, czyli takich okrągłych. Kolczyki. Można też robić zabawki erotyczne. Tak samo można robić. To jest tyle, wiecie, sztuczne oczy. No ale widzisz, no nie pomyśli o tym. No my wszystko byśmy wymyślili tym ludziom, ale widzisz, no, nie chcą to, nie chcą nic na siłę. Halina, zachęcamy cię do tego. Takie drewniane, nie? No drewniane. Drewniane, jak... nie porządne, nie jakiś plastik. Nie. Drewniane i ręcznie malowane. Ze szkła. Mogłaby tam ten wytapiać. Wytapiać? No szkło, a jak się to robi? Albo betonowe. No, kotwice. Kotwice? Z korali. Boje mogłaby robić. Czerwone boje. Koralowe. No co? Samochód? Okrągły taki? Nie wiem, czy by się dobrze jeździło w takim okrągłym. Koła też są okrągłe. W sumie tak, no to jedno koło takie. Jedno wielko. Okrągłe. A jak karoce były kiedyś? Były takie okrągłe bardziej. Ale to chyba tylko w bajkach. Nie ma naprawdę karoc z dyni się nie robi? Nie wiem właśnie. Nie jechałem nigdy taką. No ale to nie znaczy, że nikt nie jechał. Nie, to prawda. Oczywiście, że jakby ja to nie wszyscy, a wszyscy to nie ja. No właśnie, warto tak, o tym pamiętać. Warto o tym pamiętać. Dobra, ale co jeszcze mogłaby z tych korali robić? Bo ja myślę, że wiele rzeczy. I myślę, że wy też macie jakieś pomysły. Piszcie w komentarzach. Niniejszym tytuł This Bitch tego odcinka przyznajemy. Otrzymuje. Natalia Schroeder. Za po prostu... Za bycie wojowniczką, niegrzeczną. I rozpoczęcie bifu. Tak. W swoim własnym gnieździe. Czegoś się nie zrobi dla sławy, wiecie? I do pokazania, że jest się niegrzeczną. To była prasówka! Teraz końcówka. Yo. Kochani, i czas na życzonka oczywiście. Pani Sełgorzacie Mosza. Żeby ten uśmiech miała zawsze taki ciepły. I żeby breciki miała na każdą okazję. A czeka spryciula. Wywinie się, ze wszystkiego się wywinie. Z supermarketu. Z... Tak, łamać prawa wszystkie może. Wszystkie. I co następne? To jest prawdziwa. Pójdzie bank, obrabuje. Niegrzeczna dziewczyna. I później, i co? Uśmiechnie ci się. Uśmiechnie się ciepło i wszyscy je wybaczą. Tak to działa, tak właśnie zbudowany świat. Natalii Siwiec, za to życzymy, żeby ryby od niej nie odpływały. No i żeby uważała na nie. Jakby nie odpływały ryby, to by były takie fajne zdjęcia. Żeby miała dużo takich kostiumyczków fajnych, żeby do zaprezentowania, żeby nigdy się nie skończyły. Żeby nigdy się nie skończyły kostiumyczki. Pani Natalii Schroeder i panu Quesadilla. No, żeby dalej eskalowało. Żeby nie będę ukrywał. Żeby eskalowało, liczymy po prostu na krew. Na kolejne mocne wyznania i jaka kolejne. Jest, po prostu zła. Chcę poznać jej mroczną duszę. Me too.
Krzysztofowi Ibiszowi. No nie wiem, czy jest czego życzyć. No, jak nie stąd, to będzie następna. Zwłaszcza, że tutaj pan Krzysztof, nie wiem czy wiecie, ale poprzednie jego żony mają na imię Anna. Dlatego jest kilka Ann Ibisz. A ta nie. Ta nie ma na imię no Anna. No to nie, nic tam nie będzie. Więc albo zmieni imię, albo się rozstajemy. Tak. A wiecie, że Anna od tyłu to też Anna? Nie sądzicie, że to dziwne? Anny, co z wami jest nie tak? Halinie Mlenkowej no żeby z tymi korelami pomyślała dzisiaj, ile 20 lat minęło, a ty nadal nie skumałaś. No, do roboty, let's go, Halina Mlenkowa, wyprzedaj już te wszystkie t-shirtiki, bluzecki i no. Jakby zabieramy się za korale, lecimy z tym, reklamy, tu. Let's get loud. Let's get korale. Let's get korale. Kochani, kończymy. Kończymy, bo wszystko. Musimy, ten, znaczy musimy, chcemy. Robimy prasówkę po prasówce, tak, prasów wspierając. A tam na przykład jest ostry diss na głowę kościoła katolickiego. Wszystko musi zaspoilerować. No, ale daje taki kęski, żeby nam tutaj weszli w pierwszy przypięty komentarz na dole pod wideo i kliknęli tam sobie. Dobra, otworzyć się na pożegnanie. Sobie, żeby dobra. Tam wiesz. Dziękujemy bardzo. Proszę. Pa! Klik, 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 klik.